Zobaczymy, ile będzie trwał remont. W każdym razie musiałem to jakoś zorganizować, żeby funkcjonować przez ten okres. Tam są narzędzia. Przesunąłem tą szafę całą. Wszystkie narzędzia z tamtych szaf. No i tutaj ten
stół tak jak było tam. I w każdej chwili wiem, gdzie którą śrubkę mam. O, szósteczka, proszę bardzo. W nocy, o północy podkładeczki. Wszystko tak jak było praktycznie poukładane. I ten. I będę mógł sobie tu działać. W międzyczasie. Co tutaj? Meble. Ostatnie ich życie to było. Wywaliłem. Także. Co? Przygotowane pomieszczenie można powiedzieć do remontu. Oprócz tego, że spisywać będę wszystkie koszty, zrobiłem sobie taki arkusz kalkulacyjny, to będę wpisywał również moje robocze godziny pracy. Tak postanowiłem sobie, że od teraz cokolwiek będę robił, będę również robocze godziny kalkulował i spisywał, żeby określić po prostu sens działań całkowity. I co? Wracając do remontu, ścianka jest wygięta w pół łuk, tak delikatnie, no ale gdzieś tam się jakoś złapiemy zawsze tą płaszczyzną, żeby wyjść tu. Zobaczymy, co będzie z tym sufitem, nie? Bo to jest sklepienie łukowe. Nie wiem, czy można cokolwiek w tym wiercić. No, nigdzie nie wyczytałem przeciwwskazań. Myślę, że jak dziurę wywiercę, powiedzmy co 50 cm, czy co 60, no to aż tak bardzo tej konstrukcji nie nadwyrężę, bo to jest po prostu cegła ułożona w półkole, jedna przy drugiej, na zasadzie samoklinu. No i jak zaczniemy coś dłubać od spodu, no to automatycznie niszczymy ten klin. No i może nam się to zwalić na łeb. Podobnie jak i tutaj, no nie mogę za bardzo tu szaleć. Ta wylewka jest równa, jak wspominałem w poprzednim filmie. No i nie mogę za bardzo się już nic podnieść, bo tam już jestem dosyć wysoko. Te drzwi są już zmniejszone, one są mniejsze, ale mieszczę się w nich na spokojnie. Gdybym coś próbował tu kombinować z wysokością, no to jeszcze bym musiał podnosić drzwi. A prawdopodobnie by mi spadł na łeb, jakbym zaczął coś kombinować, to nadprążę, ponieważ to wszystko to jest dosyć stary budynek, aczkolwiek coś tu ktoś pewnie przebudowywał. O, wszystko jest na zaprawie nie cementowo-wapienne, w każdym razie wapienno-cementowe. O, więc więcej wapna niż cementu. Tak się kiedyś budowano, bo po prostu przynajmniej w moim regionie Małopolski, bo inaczej się budowało w innych regionach Polski. To też jest istotne. I u mnie był dostępny po prostu taki materiał. No i zobaczcie, jak to wszystko się szybko kruszy. O, całe zaprawy wychodzą. To jest praktycznie piasek, można powiedzieć. I cokolwiek robiąc w takim budynku, no trzeba zwracać uwagę, z czym mamy do czynienia, nie? No. Stąd też właśnie to nadproże. Podobnie jakbym tutaj coś robił, jakieś na przykład drzwi garażowe, no to nadproże może odpaść. Od tego półkola. To wszystko może spaść na łeb. No, mam nadzieję, że do 5 dziurek czy coś to wyjdzie więcej. No, z 5 metrów 10 dziur. No, może nic się nie stanie. W każdym razie najpierw robię tu wylewkę, zbijam. Przywiążemy sprzęt. Także działamy i pójdziemy teraz do stodoły, żeby posprzątać najpierw stodołę. Bo muszę tam ogarnąć trochę słomę, żebyśmy wrzucili ten gruz tam właśnie, żeby nie robić roboty dwa razy tej samej, nie robić roboty głupiego, tylko po prostu od razu wywalamy gruz w miejsce jego przeznaczenia, żeby już się z nim nigdy więcej nie spotkać, że tak powiem. No, także no, inna robota po to, żeby ruszyć z drugą robotą, a żeby nie robić potem kolejne roboty, nie? Na razie, działamy. Tak myślałem, że coś w tej dziurze siedzi, że coś tam włazi na noc. Zobaczcie, zobaczcie. Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Czarny kot. Czarny kot to nie jest mój kot, przychodzi tutaj. Przychodzi tutaj i nocuje u mnie w stodole. A on tu pewnie ucieknie.
chociaż właśnie chciałbym zacząć od tamtej strony. No dobra, czekaj, jak zareaguję.